Jest bardzo ładny dzień, właściwie już się kończy, ale jest naprawdę ładnie, słonecznie. Pierwszą jazdę mam już za sobą i okazuje się, że sprzęt jest bardzo zrywny. Trzeba bardzo delikatnie naciskać na manetkę gazu i tak samo bardzo delikatnie naciskać na hamulec, dlatego że jeśli zrobi się to ostro, przy dużej prędkości można naprawdę wylecieć do przodu. Także potrzeba trochę wprawy, dlatego nie będę tutaj się popisywać moimi umiejętnościami, tylko pokażę, jak działa na różnych nawierzchniach. Najpierw jak wygląda wyświetlacz w pełni słońca, czy widać coś na nim. Jak najbardziej, wszystko jest widoczne, bardzo ładnie. Także jest to na pewno dosyć duża zaleta, jeśli chcemy kontrolować szybkość, szczególnie w mieście. I teraz odpalmy i pojedziemy. Trzeba trochę uważać, bo on też zapamiętuje, z jaką prędkością jedziemy i po chwili nie trzeba już naciskać manetki gazu, tylko po prostu sobie jedzie. Zmienia się to, jeśli naciśniemy hamulec. Także po równym, bardzo ładnie jedzie. Nie ma najmniejszego problemu. Troszkę brzęczy. Myślę, że są hulajnogi, które są cichsze. Natomiast nie przeszkadza to jakoś wielce. O, teraz już jest 9 na godzinę, 10. I on już pamięta to 10. Że, o, 11, bo jedziemy z górki. Dobrze. Bardzo ładna nawierzchnia, więc jedzie się równiutko. Teraz zobaczymy, jak sobie poradzi na małym krawężniku. Nie będę tutaj przyspieszać. Krawężnik jest, no, takie 3 cm, także spokojnie. Dobrze, cały czas asfalt. Teraz trochę nierówny ten asfalt. Lekko pod górkę trzeba docisnąć. Ale to nie jest dużo. No i za chwilę sprawdzimy, jak on sobie radzi na cudownym Pozbruku. Wjeżdżamy na Pozbruk, teraz trochę wyżej. O, spokojnie. No i jesteśmy na Pozbruku, znowu trochę w górę. Możecie słyszeć po moim głosie, że trochę trzęsie, ale nie jest to jakaś wielka tragedia. Następny krawężnik, czyli jak będzie po tym krawężniku, jest ok. Czas utrzymuje prędkość 10 na godzinę. Pomimo, że jesteśmy teraz pod górkę, ja tutaj nie dotykam manetki gazu w ogóle. Lekko zwalnia. Mówię, nie będę przyspieszać. Raz, że jest Pozbruk. Dwa, że jestem w mieście. I jest tutaj trochę spacerowiczów. Pozbruk. Jak to Pozbruk, tak? Normalna sprawa. Trochę zwolnimy. Dobrze. I trzeba nacisnąć dopiero na manetkę hamulca, żeby odbezpieczyć to stałe przyspieszenie, które się zapamiętuje. No cóż, jeszcze może jedna rzecz fajna. Teraz tutaj akurat nie mam takiego terenu, ale jeśli idziemy pod górkę, to można najnormalniej w świecie zejść z tej hulajnogi, jednak iść obok, ale ja mówię o takiej górce naprawdę stromej, nacisnąć lekko na manetkę gazu i ona wtedy nas wręcz pociągnie do góry. Jest to strasznie fajne.
No dobrze, może mi się uda to tutaj jeszcze gdzieś jakąś górkę zaliczyć. Zobaczymy. Jeszcze jedna rzecz. Faktycznie jak jest krawężnik, trzeba ten krawężnik podciągnąć. Natomiast zawieszenie ma takie dosyć niskie. Lepiej trzymać. Słyszeliście na górze, jak się trochę podcierało. Lepiej trzymać trochę dłużej, wyżej nad krawężnikiem, żeby spudł nie tarł. Dalej konstrukt, jednak w mieście mamy konstrukt cały czas. Po takim gruncie lepiej nie zjeżdżać. Są zdecydowanie niebezpieczne. Więc tu nie zjeżdżam. Teraz jak można podejść pod górę. Ja ci powiem tak mocno. Ja zrobiłem 4 kroki. Naciskamy sobie lekko na manetkę gazu i jedziemy. Tak jak mówiłam, że jest pełno szkła wszędzie, więc lepiej mieć te opony jednak niepompowane. Not Gilbert, no i teraz trochę taka większa kostka brukowa, chodnikowa i po tym też się fajnie jedzie. No dobrze, tak jak mówiłam, nie będę dzisiaj prezentować tych wszystkich prędkości. Osiągi na pewno ma niesamowite, bo na pierwszym biegu 16 km na godzinę to jest chwilka. Już jedziemy 16 na godzinę, ale należy jeszcze raz, przypominam, pamiętać o tym, żeby nie hamować gwałtownie, bo to grozi upadkiem. No i przy okazji zepsuje nam się hulajnoga, bo na pewno się przewróci, na pewno coś się w niej złamie. Więc po prostu trzeba być ostrożnym, trzeba najpierw sobie poćwiczyć i potem już cieszyć się z tego, że się ma taką fajną hulajnogę. I w takim razie jeszcze raz życzę równego podłoża. Pa, pa!